Siemanko moi drodzy, jestem Duwix, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zmienić napad na zlecenie GTA Online na nowym DLC dla Stunners. Pokażę wam jak to zrobić, jak zmienić napady, także przechodzimy do odcinka. A więc tak, na początku udajecie się do swojego warsztatu tuningowego. Musicie mieć oblokowane wszystkie te warsztaty, ulepszenia, te misje początkowe zrobione. Gdy macie to zrobione i jakiekolwiek macie napady na tym planowaniu, wybieracie chociaż jeden napad. Za chwilę wam pokażę. Wybieracie jakikolwiek napad. Ja będę sobie zlecenie dane. Czy wybierzecie jakiś napad, wychodzicie z tego planu i wychodzicie z warsztatu tuningowego. Dzwonicie do Sasanty przez telefon. Macie takie opcje, anuluję zlecenie akcji. Dajcie OK i po prostu anulowało nam mam napad na akcję, zlecenie. Bardzo prosty sposób. Bierzecie jakikolwiek napad, wychodzicie z wasza tuningowego, dzwonicie do Sasanty, anulowujecie napad i możecie sobie tak rezygnować ile chcecie, w nieskończoność. Aż wiecie jaki wam się napad chce, jaki wam ulubiony napad wam się pasuje. To był krótki odcinek prezentacyjny, chciałem wam o tym pokazać, bo kilka osób o tym nie wiedziało. Nawet nowe osoby przychodzi na mój kanał, który mnie jeszcze nie znają i pytają się, czy taki odcinek nagram, więc nagrałem specjalnie dla was. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zachęcam do subskrybowania mojego kanału dzwoneczkiem, łapeczkę w górę i miły kanał dla zasięgu. I oczywiście, że możecie zobaczyć poprzednie filmy. Także żegnam się z wami do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się, do następnego.